filmowej odsłonie Flesza Akademickiego witają Was Agnieszka Makowska i Paweł Bik. Zapraszamy! Czy to jest czołg? Nie ma czasu na wyjaśnienia. Spóźnimy się na jubileusz Koła Historyków. Wskakuj, jedziemy. Łączy ich fascynacja historią oraz to, że od 10 lat prężnie działają, popularyzując nowe nurty, zjawiska i style badań historycznych. Współpracują ze szkołami, muzeami, domami kultury i innymi organizacjami. 14 grudnia w Chatce Żaka członkowie Koła Metodologicznego Historyków UMCS świętowali 10. rocznicę swojej działalności. Początki były, można powiedzieć, już od razu imponujące, ponieważ mieliśmy gotowy program po pierwsze tak zwanych spotkań czy debat lubelskich na uniwersytecie. Zapraszaliśmy osoby istotne, ważne dla polskiej nauki, kultury, sztuki. Spotkaliśmy się wokół tematów historycznie, powiem tak, dotkliwych. Na bogaty program obchodów złożyły się prezentacja różnorodnych projektów oraz filmu, konkurs, a także spotkanie z redakcją portalu ohistorie.eu. Ty chcesz jakąś na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa? Myślisz, że profesor też będzie tak ubrany? No nie każdy superbohater nosi pelerynę. Do grona doktorów honoris causa UMCS dołączył profesor Jerzy Marian Brzeziński, psycholog i profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, który od wielu lat współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS. Teoria, powtarzam, w psychologii, medycynie, pedagogice, socjologii musi być teorią sprawdzoną empirycznie. To nie może być tylko od tak sobie coś, jakaś postprawda czy jakiś postmodernizm, to nie. W ten sposób uczelnia uhonorowała m.in. bogaty dorobek naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, stworzenie metodologii badań współczesnej polskiej psychologii i innych nauk społecznych oraz ogromne zasługi w kształceniu studentów i rozwijaniu polskiej kadry naukowej. Uroczystość odbyła się 12 grudnia w Instytucie Pedagogiki. A jakie są twoje postanowienia noworoczne? Sesję w zerówkach zaliczyć. Stypendium otrzymać i moc moją do perfekcji opanować. Moje postanowienia noworoczne. Na pewno dużo więcej aktywności fizycznej, mniej opuszczonych zajęć i więcej czasu poświęconego na swoje pasje. Ja przede wszystkim chciałabym sobie poradzić jak najlepiej na dwóch kierunkach. Dużo więcej czytać książek niż do tej pory. No i rozwijać się w nauce przede wszystkim. Na pewno zrealizować swoje plany związane z muzyką. No i dobrze sobie poradzić na studiach. Nie mam postanowień noworocznych. Uważam, że każdy dzień jest dobry do rozpoczęcia zmian i niekoniecznie musi być to 1 styczeń. W tym odcinku to by było na tyle. Paweł, tam już nikogo nie ma. Ja widziałem, że tak będzie. No to do następnego. Paweł, trzeba zrobić jeszcze jedną zapowiedź. A więc przychodzisz do mnie w dniu nagrywania Flesza i chcesz, żebym zapowiedział dla ciebie Noc Biologów? Nie możesz po prostu powiedzieć, że to jest 11 stycznia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS? Nawet nigdy nie nazwałaś mnie prezenterem chrzestnym.